Dzisiejsze nagranie o tym, w jaki sposób pozyskać pierwszych klientów, a dla osób, które już prowadzą swój biznes, być może będzie to inspiracja, jak pozyskiwać jeszcze większą ich ilość. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale z cyklu Jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Lepiej i skuteczniej, bo dzisiaj pogadamy o klientach, czyli o tym, co większość z nas chce lub chciałoby robić, zakładając swój biznes, czyli pozyskiwać nowych klientów. I teraz dla wszystkich osób, które dopiero myślą o założeniu działalności lub ją już założyły, ale no nie mają jeszcze takiej ilości klientów, jakiej oczekiwałyby, ja podpowiem w jaki sposób, co można zrobić, żeby pozyskać swoich pierwszych klientów. Jak i również dla osób, które już mają biznes, które już go aktywnie prowadzą, być może będzie to taka warstwa inspiracyjna do tego, jak można to robić jeszcze lepiej, jeszcze więcej, jeszcze szybciej i jeszcze skuteczniej. Zanim do tego przejdziemy, standardowo bardzo mocno Wam dziękuję za wszystkie interakcje pod ostatnimi wideo. Kanał idzie w górę, więc ja bardzo się cieszę, zresztą jak zawsze, to jest nasz kanał, także bardzo się cieszę, kiedy nam idzie nam dobrze, więc wzmacniamy to jeszcze bardziej, także jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to koniecznie to nadrób, łapka, sub do tego nagrania. No a jeżeli nie masz mojej książki Telebohatera, no to www.telebohater.pl. Tam dowiesz się, jak lepiej prowadzić rozmowy z klientami, żeby jeszcze większą ilość transakcji finalizować, zdobywać tych klientów jeszcze więcej. Do książki jeszcze pewnie nawiążę w tym nagraniu. Moi drodzy, teza dzisiejszego nagrania jest taka, jak zdobyć pierwszych klientów. No bo większość z nas prawdopodobnie borykała lub będzie się borykać z tą sytuacją, że zakładamy jakiś swój biznes, planujemy wejście w biznes, zostajemy freelancerami, postanawiamy pracować na własny rachunek, no i teraz trzeba pozyskać klientów. I ja sobie tak wypisałem, co w tej sytuacji należy zrobić, żeby w jak najszybszy sposób wygenerować klientów. I tutaj uwaga, ja wspomnę tylko o działaniach, które w większości będą bezpłatne albo będą bardzo niskim relatywnie kosztem. Nie będę skupiał się na działaniach, na działaniach marketingowych, chociaż o tym też mogę zrobić osobne nagranie, żeby z marketingu generować więcej klientów, bo dla tych, co gdzieś tam wiedzą, też służę jakimś tam doradztwem marketingowym, lepszym lub gorszym, no ale chyba jest lepsze, skoro są na to zainteresowani klienci. No i teraz, moi drodzy, zakładasz ten biznes i co teraz zrobić? Ja muszę powiedzieć taki pusty frazes, ale chciałbym, żeby on zawsze wybrzmiewał w momencie, kiedy myślimy w ogóle o biznesie, myślimy o sprzedaży, czy myślimy o klientach, o pozyskiwaniu klientów. Pierwsza zasada, którą powinniśmy zastosować, to jest sprofiluj, kto jest Twoim klientem. I teraz większość z Was powie banał. Zgadzam się, to jest w 100% banał, ale nie wiem, dlaczego ten banał jest tak cholernie ignorowany. Ja cały czas widzę to w firmach, widzę to wśród przedsiębiorców, widzę to wśród ludzi, którzy zapraszają, proszą mnie o jakieś konsultacje, że temat tego, żeby sprofilować dobrze swojego klienta, jest cały czas ignorowany. Cały czas jest to podejście takie, wszyscy są naszym klientem, my jesteśmy dla wszystkich klientów i tak dalej. Gówno prawda. To nie jest prawda. Nie jesteśmy dla wszystkich klientów, nie każdy będzie naszym klientem. Jeżeli w wielu wypadkach klienci mogą być naszymi klientami, to wcale nie znaczy, że tymi klientami od razu będą i koniec, kropka. Więc dobrze sprofilowany klient posłuży nam do tego, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób się z nim komunikować, jakimi kanałami, jakiego języka używać, jak mówić, jakie ma bóle, problemy i tak dalej. Nagranie o profilowaniu klienta zrobiłem osobne, więc ono mignie Wam za chwilę tutaj, jak zrobić to profesjonalnie. Ale jedziemy z tym. Jeżeli mamy już sprofilowanego klienta, to muszę zacząć od tego, żeby działać zgodnie z zasadą zadbaj o to, żeby wszyscy w Twoim otoczeniu wiedzieli dokładnie, czym się zajmujesz. I znowu mam takie wrażenie, czasami obserwując niektóre profile, i to już nie ma znaczenia. Kiedyś wydawało mi się, że to jest tylko Facebook. Dzisiaj widzę, że to są też inne media społecznościowe, takie jak LinkedIn, takie jak YouTube, gdzie my nie do końca wiemy, co ta osoba robi, tak w 100%, nie? Albo ma jakieś takie zawiłe stanowisko pracy, albo ma szef stanowisko, nie? Obojętnie w jakiej firmie ma to wpisane tam CEO, CFO i nie wiadomo co jeszcze.
Nie o to chodzi. Musimy zadbać o to, żeby wszystkie osoby w naszym otoczeniu dokładnie wiedziały, czym się zajmujemy. Dlatego, że ja mogę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że mam jakąś sporą ilość zleceń, które pozyskałem tylko i wyłącznie dlatego, że zostałem polecony kolega koledze, koleżanka koleżance albo koleżanka koledze, nie ma znaczenia. Właśnie w taki sposób, że ktoś poszukiwał usług takie jak ja świadczę, czyli usług związanych z profesjonalną sprzedażą, obsługą klienta, negocjacjami, czy właśnie tą warstwą marketingową i było takie, a weź zadzwoń do Patryka, pogadajcie. Nie będę mówił tutaj o budowaniu marki osobistej, bo to jest temat na też osobne nagranie, jeżeli chcecie to je zrobię, to dajcie znać w komentarzu. Jedziemy dalej. Żeby mogło w ogóle do tego dojść, to musisz profesjonalnie uzupełnić swoje media społecznościowe i tu zachęcam Was do podejścia, które ma Jeffrey Gitomer, że to mają być media społecznościowo-biznesowe. Ja nigdy nie zrozumiem tego, jak ludzie ignorują siłę mediów społecznościowych. Stawiają gówna, kotki, srodki, to już się tak przyjęło, ja nie mam nic o kotów, żeby jasno, uwielbiam koty. Oczywiście może być warstwa prywatna, tylko że musimy zadbać o to, żeby nasze media społecznościowe, skoro już w nich jesteś, to zadbaj o to, żeby pomagały Ci w generowaniu klientów, czyli postaw na profesjonalizm, a nie co drugi dzień z wódą na stole obrazki i nie wiadomo co jeszcze. Też unikaj takich bardzo kontrowersyjnych treści, jak wdawanie się w jakieś gównoburze typu szczepionki, wojny, polityka, religia, bo to nie warto, po prostu nie warto tego robić. Czyli kiedy profesjonalnie uzupełnisz tutaj, uzupełnij, czym się zajmujesz, jaka jest ta Twoja firma, zadbaj o dobre zdjęcie profilowe, nie musi ono być w 100% od fotografa, jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić na tym etapie działalności, to zadbaj o to, żeby to było zdjęcie jak najbardziej profesjonalne, czyli dobre światło, zrobione w miarę dobrym aparatem, dzisiaj telefony mają już takie aparaty, że szkoda gadać. Teraz kolejna rzecz, to bądź tam, gdzie są Twoi klienci. Czyli innymi słowy, jeżeli sprofilujesz klienta, bo to należy zrobić krok po kroku, załóż konta tam, gdzie trzeba, te konta dobrze uzupełnij i bądź aktywny w tych mediach, gdzie są Twoi klienci. Czyli wiecie, każdego z nas może być marzeniem, żeby być instabojem tak zwanym, natomiast niekoniecznie tam muszą być Twoi klienci. Niekoniecznie, być może inne media są dla Ciebie, to w zależności od tego, co robisz, jeżeli masz z tym problem, to zapraszam, chętnie Ci coś podpowiem, gdzie ja bym tych klientów poszukiwał. Następne, to wymyśl swój wyróżnik, czyli zastanów się, czym Ty będziesz się wyróżniał na tle konkurencji, dlatego że znowu w zalewie tego nudnego kontentu, nazwałbym to, musimy zadbać o to, żeby jakkolwiek wyróżnić się na tle naszej konkurencji. Dlatego zadbaj o to, żebyś był charakterystyczny, żebyś był przede wszystkim sobą i żebyś wyróżniał Twój komunikat, żeby wyróżniał się na tle konkurencji. A co najważniejsze, przechodzimy dalej. Czyli pamiętaj o regularnej publikacji kontentu zgodnie z zasadą PPZZ. Zrobiłem o tym nagrania, ale kolejne nagranie w przyszłym tygodniu to będzie takie odświeżenie tej strategii marketingowej PPZZ, czyli poznaj mnie, polub, zaufaj mi, zapłać mi. Dlatego, że ja jestem fanatykiem tej strategii. Uważam, że to za najlepszą strategię generowania jakkolwiek klientów. Dlatego zadbaj o to, żeby Twój content po pierwsze był regularny, po drugie ciekawy. Kolejna rzecz, to publikuj, co i jak świetnie robisz. Tu już przechodzimy do tego, że jeżeli masz pierwszego klienta albo nie masz jeszcze tych klientów, to podziel się ze światem, co mogą od Ciebie kupić. Czyli pokaż, jak profesjonalnie świadczysz swoje usługi. Jeżeli już masz klientów, to pokaż zdjęcia z tymi klientami. Być może wstaw referencje, może wstaw wideo referencje, co będzie jeszcze lepszym rozwiązaniem. Opowiadaj o tym, co robisz, opowiadaj o tym z pasją, opowiadaj o tym ciekawie, stosuj wyróżniki. Następne, to możesz uderzyć do znajomych klientów, współpracowników, tylko uwaga, żeby to nie była taka drętwa gadka, panie kup pan opla, kup pan cegłę, o czym już są całe legendy. Chodzi mi bardziej o to, że mógłbyś napisać wiadomości do jakichś takich, tylko tutaj znowu szedłbym w kierunku, że jeżeli kierowałbym wiadomości, to raczej napisałbym do osób, z którymi mam regularny kontakt, bo mnie też wkurzają takie wiadomości w stylu, ej, od dzisiaj robię to i to, możesz ode mnie kupić, ja patrzę, a z tą osobą nigdy nie zamieniłem wiadomości, w ogóle nie wiem, w jaki sposób mamy się w znajomych na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, natomiast na ten temat też już powiedziano całą masę rzeczy, ale nie ma problemu z tym, żebyś uderzył do znajomych z komunikatem, właśnie po to też służą nam media społecznościowe, nawet prywatne, do swoich klientów lub klientów swoich klientów lub współpracowników, osób, z którymi już współpracowałeś.
Jeżeli to, bo to będzie raczej proces, to będzie dłuższy proces, czyli to budowanie troszeczkę też to jest, opiera się o swoją markę osobistą, budowanie tej marki osobistej. Teraz inne rzeczy, które powinieneś zrobić, czy powinnaś zrobić, żeby pozyskiwać swoich pierwszych klientów. To jest przede wszystkim bycie aktywnym w grupach na Facebooku, czy w innych mediach społecznościowych. Jest cała masa grup, które poszukują usług takie jak twoje. Bez znaczenia, czym się zajmujesz. Nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli jesteś kosmetyczką, wejdź na grupy, gdzie są porady kosmetyczne, żeby dzielić się wiedzą. Jeżeli, obojętnie jaki biznes świadczysz, dołącz do grup biznesowych. Tam bardzo często pojawiają się ogłoszenia o właśnie tym, że szukamy jakiegoś usługobiorcy, kogoś, kto wykona dla nas konkretne zlecenie. I teraz tu minus jest taki, to będzie minus dotyczył większości tych rzeczy, o których teraz powiem, że tu niestety, ale bardzo często królują dumpingowe stawki. Niestety to jest minus, ale każdy od czegoś musi zacząć, więc jeżeli możesz sobie na to pozwolić, chcesz sobie na to pozwolić, nie jesteś na tyle osobą rozpoznawalną, żeby dawać siebie w jakąś tam półkę cenową, która byłaby dla Ciebie satysfakcjonująca, to może warto rozważyć to, żeby faktycznie odpowiadać na ogłoszenia w tych grupach. Tu też trzeba mieć dużo cierpliwości, dużo wytrwałości i przede wszystkim wykazywać się proaktywną postawą, czyli ja unikałbym tego bamberskiego, pojawia się ogłoszenie PRIF. No i czego to oczekuje, że teraz ktoś, komu napisało 150 osób PRIF, on do 150 osób napisze, wyróżnij się, nagraj dla niego wiadomość głosową, wyślij mu ciekawą wiadomość, że panie Patryku, szuka pan usługodawcy do tego, usługobiorcy do tego i tego, czy zleceniobiorcy do tego i tego, ja chętnie podjąłbym się rozmowy, proszę mi powiedzieć, kiedy mogę do pana zadzwonić, żeby na spokojnie porozmawiać w tej kwestii, chociaż tutaj unikałbym trochę może pytania kiedy, więc bardziej szedłbym, poproszę w takim razie o numer telefonu, zadzwonię i porozmawiamy chwilę, jak mógłbym panu pomóc, czy w ogóle jestem w stanie panu pomóc. Nie bójcie się mówić tego, że być może nie jesteście w stanie pomóc swoim klientom, bo klienci to doceniają, jeżeli mówisz otwarcie, że nie będziesz w stanie im pomóc w tej kwestii. Kolejna rzecz to portale z ogłoszeniami typu Oferteo. Tu też są minusy. Dlatego, że Oferteo charakteryzuje się tym, że odsprzedaje te leady, więc po pierwsze musisz je kupić, więc musisz mieć jakieś środki, żeby wyłożyć. Po drugie odsprzedają do niejednej osoby. Dlatego musisz uzbroić się też w cierpliwość. Tutaj często też panuje dumpingowanie stawek, czyli obniżanie tych stawek, już tak mówiąc językiem takim potocznym. Obniżanie stawek, natomiast dla niektórych branż zdecydowanie warto być w tych grupach, bo być może okaże się, że koszt pozyskania klienta jest dla Ciebie relatywnie niewielki w stosunku do zarobku, który masz. Więc warto mieć tam dobrze założone konto. W ogóle polecam założyć tam konto, żeby ludzie też mogli znaleźć Ciebie. Do mnie na przykład też jeden klient trafił tylko i wyłącznie dlatego, że miałem profesjonalnie uzupełniony profil na Oferteo. Kolejna rzecz to jest praca przy współpracy z innymi firmami, które już mają dostęp do Twoich klientów. I tu znowu, minusem będzie to, że jesteśmy trochę zależni od ich zleceń. Bardzo często te stawki będą niższe, ale plusem jest to, że to oni nam dostarczają klientów, bardzo często zapełniają nam kalendarz. To jest bardzo popularne w branży szkoleniowej, że właśnie trenerzy nawiązują współpracę z większymi firmami szkoleniowymi po to, żeby one oferowały ich usługi. W zamian za to trener ma spokój, bo dostaje gotowe zlecenia. Natomiast firma szkoleniowa ma dobrego wykonawcę, który dla nich wykonuje dobrą robotę i to jest taka sytuacja win-win. Mimo że stawki są niższe, to ilość dni jest wyższa. I tutaj dotyczy to też w szczególności freelancerów. Freelancerzy bardzo często też zastanawiają się, w jaki sposób pozyskać tych klientów. No to możesz na przykład dołączyć jako podwykonawca do jakiejś agencji marketingowej. I ostatnie polecenia i jeszcze raz polecenia. Obojętnie, czy od klienta, którego już masz, czy od znajomych i tak dalej. Tu mógłbym nawijać o tym nieskończoność. Ostatnie wideo właśnie było o tym, jak brać referencje od klientów, więc też zachęcam Was do tego, żeby od tych klientów prosić o referencje, żeby nie mieć z tym większego problemu. Dlatego wróćcie sobie do tego nagrania. Natomiast pamiętajcie też o tym, żeby o polecenia prosić wprost. I tutaj jeszcze raz powtórzę, nie ma wymogu, żebyście rozmawiali tylko z osobami, które od Was kupiły. Nie ma takiego wymogu. Z różnych przyczyn niektóre osoby nie będą mogły od Was kupić, co nie znaczy, że nie znają kogoś w swoim otoczeniu, kto ma lepszą sytuację. Właśnie o poleceniach, o tym, jak prowadzić te rozmowy z klientami, żeby one były skuteczne, żeby wyróżniać się na tle konkurencji. Ja właśnie pisałem w Telebohaterze, więc gorąco Was do niego zachęcam. www.telebohater.pl, strona pojawi się pod tym nagraniem. I to jest taki ciąg, który musicie przejść, żeby móc w ogóle pozyskać tych pierwszych klientów, żeby mieć możliwość dotarcia do nich. No chyba, że
jednocześnie w tym momencie pracujesz w jakiejś firmie i świadczysz usługi na zewnątrz, to możesz mieć troszeczkę łatwiej, no bo ci klienci już mogą do Ciebie trafiać. Dla przykładu, jeżeli dziś jesteś fryzjerką, pracujesz w salonie i planujesz otworzyć własny salon, to być może część klientek, chociaż to też może w zależności od tego, jaką masz współpracę z obecnym salonem, bo czasami może to być zachowanie nie fair, nieuczciwe. Natomiast też warto się zastanowić nad tym, czy część klientek nie jestem w stanie przeciągnąć ze sobą do swojego salonu. Także to są te kroki, krok po kroku, czyli po kolei jeszcze raz podsumuję tą całość. Sprofiluj, kto jest Twoim klientem, działaj zgodnie z zasadą, żeby wszyscy wiedzieli dokładnie, czym się zajmujesz. Profesjonalnie uzupełnij media społecznościowe, bądź tam, gdzie są Twoi klienci, tutaj mówimy o mediach społecznościowych. Wymyśl swój wyróżnik, czyli coś, co będzie wyróżniać się na tle konkurencji. Publikuj regularnie ciekawy content zgodnie ze strategią PPZZ, o której, tak jak powiedziałem, wideo będzie odświeżone za tydzień. Pokazuj, co i jak świetnie robisz. Możesz uderzyć do znajomych klientów czy do współpracowników, których masz. Kolejne rzeczy to grupy na Facebooku, portale z ogłoszeniami typu Oferteo, przez współpracę z innymi firmami, taką współpracę jako zleceniobiorca i polecenia i jeszcze raz polecenia. Także to są sposoby, w jakie możesz wygenerować swoich pierwszych klientów i zachęcam Cię do przejścia całej tej ścieżki. Niekoniecznie, dlatego ja to trochę rozróżniłem od grup na Facebooku, w zasadzie wszystko co poniżej, to już jest takie, powiedziałbym, może bardziej obciążające nas. Dlatego, że współpraca z firmami szkoleniowymi też ma swoje plusy i minusy. Też mogę o tym powiedzieć. Znaczy, współpracę w ogóle z jakimiś klientami, którzy dostarczają nam klientów. Jeżeli chcecie, to zrobię też takie nagranie. I dajcie koniecznie znać, co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby pozyskać pierwszych klientów. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Dajcie koniecznie też znać, jakiego wideo chcecie w kolejnym nagraniu. Jeżeli nie daliście jeszcze łapki, suba, to szybko to nadróbcie. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia.